Dzień dobry albo dobry wieczór. 16 października 2024 roku. Pozdrawiam Was słowami, które zapisane są w przypowieściach Salomona w 15 rozdziale. Lepszy jest posiłek z jarzyn tam, gdzie miłość, niż tłusty wół, gdzie nienawiść. I z Ewangelii Łukasza z 21 rozdziału ujrzał Jezus pewną ubogą wdowę wrzucającą do skarbnicy 2 grosze i rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa. Ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swoje utrzymanie. I słowa Gerharda Terstegena: bogatym jest ten, kto posiada wiele, bogatszym ten, kto mało potrzebuje, najbogatszym, kto dużo daje. W zasadzie wszystkie te teksty, wszystkie słowa, które są tutaj zawarte na dzień dzisiejszy, dotyczą środków, pieniędzy, naszych możliwości finansowych, którymi dysponujemy. I bardzo podobają mi się te słowa Gerharda Terstegena, że bogatym jest ten, kto posiada wiele. No bo to jest taki fakt, z którym ciężko dyskutować. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy, to po prostu jest bogaty. Natomiast zwrócił uwagę na fakt, że chyba tak naprawdę można posiadać wiele, ale też można też wiele potrzebować. To znaczy, że nasze chęci, nasze możliwości wydatkowania pieniędzy rosną wraz z tym, ile tych pieniędzy zarabiamy. Tak więc może się okazać, że bogatszymi będą ludzie, którzy mniej zarabiają, ale też i mniej wydatkują. Natomiast biednymi mogą okazać się ludzie, którzy może i dużo zarabiają, ale też i sporo wydają, bo potrzeby wzrosły im wraz z ich zarobkami. No i ostatnia myśl, która tutaj jest zawarta, to najbogatszy jest ten, kto dużo daje. I myślę, że to jest taka prawda, którą chyba zdobywa się z wiekiem. W wieku dziecięcym chce się dostawać prezenty, myśli się o tym bardzo długo, jakie te prezenty chciałoby się czy na urodziny, czy na Wielkanoc, czy na Boże Narodzenie otrzymać. Na konfirmację również w naszym przypadku. Natomiast z wiekiem jakoś tak chyba bardziej przychodzi nam taka mądrość, taka wiedza, że chcemy raczej dawać. Większą przyjemność sprawia nam dawanie, myślenie o tym, co możemy dać najbliższym, co może sprawić im przyjemność. Być może to jest taki fakt, który przychodzi z wiekiem, natomiast prawda jest taka, że radość tych najbliższych albo kogokolwiek obdarzymy czymkolwiek, jest bezcenna. Myślę, że odczuli to na pewno wszyscy ci, którzy pomagali podczas tego momentu, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Na pewno odczuli to też wszyscy, tą wdzięczność ogromną i taką radość wewnętrzną, kiedy przywozili dary od nas wszystkich do terenów objętych powodzią. Tam na pewno ci ludzie przyjmowali to z ogromną radością, że nie zostali sami w tych najtrudniejszych momentach, jakie teraz ich spotkały. Tak więc są tu pewne fakty, na które dzisiaj akurat zwraca uwagę, ale chciałbym jeszcze odnieść się do słów Ewangelii Łukasza i tego momentu, w którym Jezus zwraca uwagę na ubogą wdowę, która dzieli się, daje w zasadzie wszystko, co ma, na poczet, czego jakby tu nie było, świątyni. Chwali tutaj tą starszą panią, mówiąc, że dała więcej niż wszyscy inni, ale mam takie przeczucie, że tu nie o tą panią dokładnie chodzi. Oczywiście możemy się skupić, że przecież było to nie do końca rozważne, że oddała wszystko, co ma, teraz przecież ktoś się musi nią zająć. Być może, natomiast wydaje mi się, że Jezus w tej części Ewangelii Łukasza raczej zwraca uwagę na tych wszystkich ludzi, którzy dali mniej. Tu nie chodzi dokładnie o tą panią, nie chodzi o tą wdowę, nie chodzi o te 2 grosze. Tu chodzi o tych ludzi, którzy mają pieniądze, mają środki, mają możliwości, ale na wspólne cele dają w zasadzie to, co im zbywa. Tak możemy powiedzieć, że to, co tam ewentualnie zostaje im w kieszeniach, to na wspólny cel niech tam będzie. I myślę, że nie wiem, czy jest to fakt, natomiast myślę, że jest to jakaś taka tendencja może, że kiedy myślimy o tym jakimś wspólnym dobrze, wspólnym celu, tutaj przeskoczę troszkę jakby na taki grunt, myślę, nam bliski, parafialny, kiedy mamy jakieś wspólne cele, czy to będą cele remontowe, czy jakieś inne,
no to bardzo ciężko ludzi przekonać, że to ma sens, że ma sens zwieńczenie jakiejś dużej inwestycji, remont taki czy inny. I ciężko znaleźć ludzi, którzy powiedzą, dobrze, na to będziemy dawać. Natomiast kiedy mamy jakąś taką akcyjność, niech to będzie każda możliwa sytuacja, no to wtedy ludzie faktycznie chcą tych, to mniej lub więcej, ale troszkę jednak więcej tych pieniędzy dają. Myślę, że tutaj Jezus chyba zrozumiał to, że tak naprawdę ludzie mają taką jakąś wewnętrzną chęć dawania, ale raczej z tego, co im zbywa, niż z tego, co musieliby faktycznie odłożyć z pieniędzy, które mogłyby być na nich wydane. Jest to fakt, z którym ciężko dyskutować, bo każdy wie, że każda złotówka jest ważna, na każdą złotówkę przecież każdy z nas musi ciężko pracować. Natomiast prawda jest taka, że jest takie oczekiwanie od chrześcijan, od ludzi Kościoła, żeby budować Kościół nie tylko z tego, co im zbywa, ale z tego, co po prostu mają. Myślę, że jest to taki... Jest to dla każdego z nas trochę łatwiej zrozumieć to, kiedy zrozumiem, że obojętnie ile byśmy nie zarobili, ile pieniędzy byśmy nie mieli, no to jednak jest to dar, jest to możliwość, jest to łaska, którą otrzymaliśmy, a którą możemy się podzielić. No i z tym być może niełatwym tematem na dzień dzisiejszy chciałbym Was zostawić, no i życzyć oczywiście błogosławionego i dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem. Amen.